Siema. Siema to tak, to kolejny odcinek z Minecraft Dungeons jest, no. Co mam powiedzieć? No, dzisiaj z menu zaczynamy, bo mi się tak jakoś mi się chciało z menu zacząć. I tu mamy nasz unikatowy ten teges, ten wiecie, młotek. Koniec jest za nowy, może kupię kiedyś. Dobra. Lecimy do obozu i pójdziemy na następny poziom. O, dobra, jesteśmy w obozie, dawno nas tutaj nie było. Przepraszam was za taką dużą przerwę, ale sobie chciałem zrobić. Tu mamy jakieś G, to jest tajemniczy kupiec, do niego nawet nie idę. Mistery Merchant, to jest wiejski, czyli Village Merchant i Kowal. U Kowala coś mamy? Nie, nic nie mamy u Kowala. Nie wiem. To jest. Czemu to nie jest zenchantowane? To ma być zenchantowane, nie? Nie żeby coś. A to ma jaki damage? Nie wiem. Grabież. No, bo pojawią się przedmioty zużywalne. Echo, to jest. Echo może się przydać nam. Bierzemy echo na to. Dobra. No, co teraz? Teraz przyszła pora na. A, na to. Mamy słabą moc. Ja się zobaczę, jak to pójdzie. Może jakoś to przejdziemy. Więc idziemy dzisiaj na przedostatni poziom z wątku fabularnego. Z głównego wątku w tej grze. Czyli na salę wyniosłego bloku. Nie wiem, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Spraw, że przycisk subskrybuj stanie się szary. O. Udostępnij film znajomych, jak chcesz. A na 200 subów będzie special jakiś. Dobra, cutscenka, jak zwykle jej nie pomijam. No. Dobra, jakąś czujność mam zachować. O, tu stoję, a tam na dole były te i lagery, nie? Będziemy się z nim tu bić, ale z tego co ja wiem, to w następnym dopiero będzie finałowa bitka. Oj, ciup, zapomniałem już, jak się steruje. A, klika się. Dobra. Mapa. Mamy jedną tajemnicę i 5 skrzynek. Dobra. No to możemy zasadniczo. Oj! Dobrze? Myślałem, że. Oj! Jeszcze tam. Au! Oni są mocni! Oj, ja. Oh, what damage, my guy! Takie coś było kiedyś z Minecrafta, to kojarzy. No TNT miałem w ręce! O, i polecieli. What damage! Oni tam są jeszcze. Ej, patrz, jakie fajne zdjęcia! Jak sobie takie? Tu jest jakaś wyspa, jak jest jakiś klifem, a tu jest krokodyl. Fajne to, nie? Oj, tam jest ten. My guy tam jest. Jeszcze żyje? Kurde, liczyłem, że echo będzie. O, zenchantowany grubas! A, to nie ten guzik, dobra. Nieważne. O, dużo diaksów zwanych emeraldami. Ło. Dobra. Zenchantowany mob. Mam tak jakby mało żyć kindów. Trzeba zrobić szybko.
Udało się. Mamy mało strzał. Muszę to jakoś lepiej robić. Ten poziom, jak już widzę, że jest trudniejszy. Ten poziom już jest trudniejszy. O to. Naprawdę! Schody mi przeszkadziły. Uciekaj! No to się dobrze. 14 HP! Tu jest skrzynka. Pójdziemy po nią. Szybciej. Po to się to ogląda, żeby patrzeć, jak ja czekam na lekarstwo. Dobra. Du-du-du-du! Okej. Uciekamy? Nie mogę zasadniczo to zrobić, nie? Tam stać. No nie! Znikło mi! Udało się? I tam są, nie? Na pewno. Dobra. Za takie poświęcenie, jakie ja tu muszę robić, zostawiajcie łapkę w górę. Mam za mało strzał, tak jakby. Co tu jest? Tu może być sekret, ale go nie ma. Okej. To idziemy zaraz po tą skrzynkę, bo tam trochę strzał będzie, bo mamy tylko 10 strzał i tak jakby, no, dobry. Nie. Dobra. My musimy do nich podłazić, bo nie mamy strzału. Łatwe to a wcale to łatwe nie jest. Dobrze. Ej, dobrze idzie, dobrze idzie. Git! Chodźmy to tą skrzynkę, bo ona tu jest, tak? Tak, tu pokazuje, że jest. Czy się nie zamknie za mną? Nie. Ale nie ma w niej strzału! Nie! Najgorzej! Idziemy, idziemy, idziemy! Idziemy! Nie wiem, jak mnie było słychać, nie? Mam nadzieję, że dobrze. Wow! Ale bez przesady, koledzy. Znowu te fajne obrazy tu są. To jest taka mała sala, dobra. Myślałem, że tu będzie jakiś coś. Dobra, ale dobra jest ta broń, muszę przyznać na ten poziom. Tu mógł być sekret, ale go nie ma. O, to ten duszek. Jest! Strzały mi dał, dzięki! Wracaj tu! Co tam jest? Widzę, że jestem ładnie przywitany przez kolegów, ale tutaj nic nie widzę. Tam czekali. O nie! Zmarnowałem 3 strzały!
Znowu duszek. Daj strzały. Nie dał. Kolejne duszki. Nie wiem, gdzie iść teraz. Chodźmy na dół. Może trochę poszukamy tutaj rzeczy w tym odcinku. Dobra, co tutaj jest? Tu są emeraldy. Przydadzą się. 1288 emeraldów. Okej. Okay. Aha, to takie coś było. Patrzcie, takie jakby kółko. Zrobiliśmy, że tak powiem. Pomogę takiego określenia to uszyć, nie? Znaczy kółko to nie jest, żeby nie było, ale... Że wiecie, o co chodzi, że okrążenie zrobiliśmy. O! Taki most bez barierek? Ja nie mogę. Oj, oj. O kurde! Jest! Tutaj jest brama, widzę. I będziemy musieli pewnie klucz znaleźć. Dobrze. Użysz! Uciekaj! Ale to ci są tacy głupi, że przez ściany próbują strzelać, nie? Dziwne. Bóg jakiś. Powinni to naprawić już dawno. Żeby zrobić, że jak im uciekniesz, to nie z tobą idą, nie? A nie strzelają przez ściany. Patrzcie, kluczyk. Ja mamy kluczyk. Aha, echo się. I kolegów nam zrespił kluczyk. No fajnie, nie? Ja o nich na przykład nie prosiłem. I chodźmy... Ja kluczyk już zgubiłem. Tu jest. Daj mi kluczyk. Chodźmy tędy. Oż ty kurde. Git. Tu gdzieś jest skrzynka? Bo słyszę dźwięk skrzynki, nie? O! Proszę mnie zostawić. Oż kurde. Dobrze, co w żadnym wypadku nie jest, nie? Że tak się dzieje. Że tak mało HP, ile? Ile go jest? 38. Jest git! Dostali piorunem? Okej. Okay. Chodźmy tu do góry, co tu jest. A tu jest ten! No chodź tu. No chodź! Nie przyjdzie, no widzicie jaki głupi. Wbij się na imprezę, dotrzyj do sali tronowej. Fajny task, nie? Objective fajny. Lub tylko czy się dźwięk nagrywa mój? Tak, nagrywa się to co ja gadam, więc git. Okej. Idziemy, idziemy. Żeby tego zabić. Ej, ich tu środkiem nie jest coś za dużo. Dobra, tu mamy hajs. Zawsze się przyda, nie? Gości już tarczy nie ma, więc jest git. Możemy lecieć dalej.
Przypomniało mi się, jak kiedyś mi wyleciały poza mapę te emeraldy. Ej, no bez przesady, co ich tutaj tylu? Topór! I... On niby jest lepszy, nie? Ale on tak naprawdę jest gorszy. Więc no... Ten młot jest lepszy od tego toporu, nie żeby coś... Nie zawsze, jeżeli jakaś broń ma wyższy poziom, znaczy, że jest lepsza, nie? To, jak widzicie, to mi w ogóle poziomu nie zwiększyło postaci. Tam miał wyższy poziom. Troszeczkę. O, dwa? Nie jestem pewien. Dobra. O ile to ma wyższy poziom? O dwa, no. A mi nie zwiększyło nawet o jeden poziomu postaci. Zaopatrzenie, świetnie. Będzie żarcie i strzały. To się przyda. Ale lecimy dalej. Mamy regenerację w ogóle po tym chlebku. Tutaj na jakiś deszcz wyłazimy. Nie wiem po co. I tu zombiaki chodzą, dobra. Czyli tu mamy do czynienia z jakimiś prostymi zombiaczkami. Takie trudne nie powinno być. Takie trudne to akurat nie powinno być. Git, kurde. Tam jakieś prosiaczki. Nimi się nie przejmujemy. Lecimy dalej. Szybciutko lecimy. Szybciutko to załatwiamy. Zapraszam na Discorda, link w opisie. Jak ktoś chce ze mną pogadać czy coś. Samo macie maila do fanartów i tak dalej. Tu jest wejście do jakiegoś WC-ta. Jak widzę na mapie. No sobie najpierw tych wszystkich chcę wykończyć, bo... Co mi tam, nie? Wykończę sobie ich. Topór znowu znaleźliśmy, ale on będzie gorszy, to jakby tak czy siak nie zakładamy. Tutaj gdzieś jest kluczyk. Szata dusz. Szata dusz, Zdrowie plus 122. No to o wiele jest już lepsze i wzrosło nam. To sporo. No i git, kurde panie. Lecimy dalej. Sobie tutaj zejdźmy w podziemie. Ale bez przesady, nie? Uda się wejść. Na dach. A gdzie jest to zejście w podziemie? Tu? Tu pisze. To jest ta studnia? To jest ta studnia, tak. Ja słyszę. Jakieś pioruny. Świnka skarbonka! Dobra, przywoł... I padł! Mamy cienisty wywar. Unikat dropnął. Kucharza harfowana błyskawic. Często na koszt dwie pocisków 37 razy 3. To jest lepsze. I wzrosło nam. Mamy lepszą broń. To się cieszymy. Coś jeszcze mamy. Ta topór, to po co nam to? Topór nam jest niepotrzebny. Jest tylko słabe jakieś G. Tutaj szkielet z broi ciężkiej. Tutaj jakiś zwykły. Tutaj zombie z mieczem. Ale dobra, lecimy z tym koksem szybko. To jest ciekawy level, muszę przyznać. Muszę przyznać, jest ciekawy. Myślałem, że będzie nieco trudniejszy, ale jak widać nie jest z nim tak źle. I się cieszę, że nie jest z nim tak źle, ponieważ ten level był... Po prostu... Byłby za trudny, nie? I bym się w jakichś pół godzinach nawet nie zmieścił, może by dzień godziny trwał, co? Znaczyłoby, żebym musiał go przycinać, a czego mi się za bardzo nie chce z tym robić, bo potem trzeba czekać, aż się wyrenderuje i tak dalej.
To bez sensu jest, nie? Trochę jak takie odcinki mają być krótkie. No, jak już nagramy te dwa ostatnie odcinki, czyli ten i ten następny, jak wrzucę, to wyjścia, to będzie wtedy FNAF seria. Zniszcz stoły bufetowe. Ej, patrz, jakie kuchciki! Nie umarłem, zabiły mnie kuchciki! On jest enchantowany, co? Patrz, jest enchantowany kucharz. Co jak mam teraz przejść? Tu są stoły bufetowe, tam drugi leci. Jakiś cierniej miał chyba na sobie. Nie wiem, bo nie popatrzyłem. O! Tu jest drugi! Już nie wiem, nie wiem. Proszę mnie zostawić! W spokoju! Dziady jedne. Tam nie idziemy, bo tam pewnie się z jakimiś innymi typami spotkamy. Czego nie chcemy, oczywiście. I idziemy dalej. Co tutaj jest? Nic. Pokaż mi mapę. 2 na 5, 0 na 1. Jeden sekret gdzieś tu jest jeszcze. Tu jest ten następny stoły bufetowe. Dobra. Aj, bum! Aj, co łyso ci koleś? Okej. Okay. Kolega. Zostaw mnie. W spokoju. Przychodzę, rozwalam gościu i stoły i jeszcze każę mu zostawić się w spokoju. XD. Zniszcz stoły bufetowe 0 na 4. Wbij się na imprezę. Dobra. A po co ja mam mu te stoły niszczyć, co? Czy ja miałem go tylko pokonać, a tu mam mu stoły psuć? Ja nie rozumiem tego. Czemu ja mam mu stoły psuć? Tu są następne, te cztery. No sobie tutaj jeszcze tych typów zdejmijmy. Także wiecie. Dobra, tego tutaj duszka, żeby nas nie podpalił. Chodźmy zniszczyć stołki. Dotrzyj do sali tronowej, dobra. I to tędy trzeba iść, nie? Dobrze, że tu nie ma czegoś takiego jak w Battlefroncie 2, że się męczymy przy ataku, nie? To byłoby za trudne. Au! Tam u góry jest typ, który mnie widzi. A to z... No dwóch ich jest. Ja myślałem, że to są jacyś inni. To jakieś lepsze myślałem, że to są, a to na ich słabsze. Tu nie ma jakiegoś zaopatrzenia czy czegoś? Nie ma. I patrz, jej typów tu idzie. Dużo ich. Lecim. Schabik. Pork chop. Not cooked. Czy to jest już sala tronowa? Nie. Jeszcze nie, bo tu są inne typy. Przynajmniej nie, bo musimy się tu ciepać z typami, to po tym poznaję. Poza tym wygląda tak samo jak tamto. Coś popatrzyłem gdzie indziej i git się kurde zwaliło. Nie, co? Nie, enchantuj go! Pajacu! Lecimy, lecimy. Patrzcie! Co to jest? Nikatowa skrzynka, ale... Nie chciałbym zginąć. A patrzcie, to jest dziura. Tutaj może jakoś to się otworzy do niej przejść. Jest tu jakieś przejście do niej? Tutaj jest jeszcze taka mała skrzyneczka. Sprawdźcie, czy do niej tamtej jest jakieś przejście do... O, duch przylazł.
Nie widzę, no. Niestety nie widzę do niej skrzynki nic, co ją by otwarło. Wejście, a ja stanu nie wyjdę. Tam jest jakaś, co prawda, płytka. A to się źle skończyć może. A unikatów mamy dużo, no. Trudno. No to trudno, no. Się mogłoby źle skończyć, po prostu, żebyśmy stamtąd nie wyszli. Kurka, źle idzie. Zaraz tak czy siak zginę. Ja się bałem, że to tam zginę, jak po tamto pójdę. Kurde, no umieram, bo mi ktoś do pokoju wszedł. Ja, to może się źle skończyć. O nie. Prawdopodobnie odcinek będzie trwał godzinę. Będę musiał go przycinać. Czego tak bardzo nie chciałem. No to już nie moja wina, nie? Pęk strzał. Za dużo ich. Dlatego się pozbądźmy. Git, git. Szybko! Nie, leczenia nie mam! O nie! Uciekam, uciekam. Udało się, uciekłem! Goni mnie. Nie wiem, ile miałem HP, ale to chyba miałem 1 HP albo pół. No i git, kurde. Może się tak nie wychylaj, co? Oni tam na ciebie czyhają. Dobra, tak można. Jabłko. Szybka regeneracja. Może tych tutaj dwóch załatwić, ich jest mało. Tam jest zaopatrzenie już, dobra, to chodźmy po to zaopatrzenie sobie i git. Lecimy do sali. O nie, tam są zenchantowane grubasy. Udało się. Dobra. Jest. Bez straty ani jednego HP przeszliśmy to. Zmierz się z arcyzłosadnikiem, czyli to jest sala tronowa już. I gdzie on jest tu? Ej! A co jakbym chciał się jednak rozmyślić? Siedzi tu kurdupel. Siedzi kurdupel. Co? Ej, to są grubasy! Ja myślę, że to kto inny będzie! Nie! No nie! No kurde. No, nie bij ich, tylko idź dalej. Ta gra też czasami mnie wkurza. Ej, patrzcie, ja nic nie klikam, a on... używa... specjalnych umiejętności. Które pod... O nie, o nie. Proszę, nie. Dobra, jakoś na razie uciekłem im. Idą.
Dobra. Zaraz będę mógł kliknąć E i się uleczyć. Dobra, a teraz trzeba znaleźć kogoś. Enchantera. Po pierwsze. Więcej ich jest. Co ich tu jakoś powykańczam? Nie chcę ryzykować, nie? Przejrzenie przez środek potrafi być ryzykowne. Nie! Więcej. Oni się umieją teleportować? Dlatego tyle to ja nawet nie wiedziałem, nie? Że oni potrafią się teleportować, te duchy. No i tam zleciałem! How I do this? Czyżby... Zostało ich tylko dwóch z tej fali. Nie wiem, czy będzie jeszcze następna. Się domyślam, że niestety tak. Niestety jest następna fala i to taka niezbyt przyjemna. Okej. Trudny. Mówiłem, że to jest łatwe, a to nie jest wcale łatwe. Czemu ja to powiedziałem? Teraz mam za... karę. Bo to wcale łatwe nie jest. Co? O, i tu jest typ. Nie! Zenchantowane kumple! Nie! Zależy, coś se luknę jeszcze, ile trwa film? To nie to! To. 34 minuty. O, panie, niestety musimy w tym momencie ten film zakończyć. I dokończymy tamten poziom w następnym odcinku. Znaczy go tam w następnym odcinku przejdziemy w ogóle, bo... no byliśmy na końcu, tylko że się nas wróg zwabili, wiecie o co chodzi. I dobrze się to nie skończyło. No co mogę powiedzieć? Subskrybujcie i łapkujcie. Komentujcie, dołączajcie do Discorda, czytajcie opis, piszcie do maila, no nie wiem, no. P.
propozycje na odcinek możecie coś na maila albo na Discordzie, albo w komentarzu mi pisać. A jutro lub pojutrze następny odcinek, chociaż pewnie będzie jutro, z tego, że w tym odcinku nie udało nam się tego poziomu przejść, nie? Tych sali wyniosłego bloku. No, a ja już was pozdrawiam, no i zachęcam do subskrybowania, bo niewiele brakuje do 200 subów. A jak już mówiłem, będzie special będzie na 200 subów. No to no bajo, no nie? Bajo jajo. To nie to.